Siema wszystkim, w kolejnym odcinku zagrajmy w Gothic 2 Noc Kruka. I w ostatnim odcinku udało nam się uwolnić Beneta z więzienia, także od razu sobie się przeteleportujemy do Farmonara. I damy Benetowi do naprawienia właśnie oko Inosa i w trakcie tego, jak on będzie to oko naprawiał, postaramy się załatwić sprawę z Xardasem i Purokarem. Tak więc w Benecie. Stary, już myślałem, że naprawdę mnie powieszą. No cóż, wszystko się w końcu wyjaśniło. Wspaniale. Szkoda, że nie widziałeś twarzy tego żołnierza, który mnie wyprowadzał. Był taki przerażony, że prawie narobił w gacie. A to mi przypomina, że mam coś dla ciebie. Co? O co ci chodzi? Prezent. Będę się lepiej trzymać. Co za prezent? Słyszeliśmy pogłoski o smokach w dolinie dawno. Naprawdę tam są? W porządku, wierzę ci. Tak czy inaczej pomyślałem, że będziesz chciał wziąć udział w polowaniu na smoki. I co? Proszę, weź ten amulet. Sądzę, że tobie bardziej się on przyda. I tak. Okej, ten amulet sobie potem zobaczymy. Najpierw masz oko Inosa. Oto amulet. Proszę, napraw go dla mnie. W porządku. Do jutra zrobię nową oprawę. Możesz do mnie wtedy przyjść i go odebrać. Okej, więc chwila, ty, na chwilę. Nie wiem, co masz do sprzedania? Czego potrzebujesz? Czy masz pręty? Masz, i to dosyć sporo, wezmę sobie wszystkie. Trudno być tego. I potem też sobie z niej zrobię miecz, ale na razie mam też 6000 zł, więc nie jest mi potrzebne. Nie jest mi gotówka jakoś strasznie potrzebna. Okej. Amulet jest już naprawiany, to wiem, w takim razie możemy się przeteleportować do Xardasa. Ja mam teleport do niego tu ustawiony, chyba nie. Naprawdę w to wierzysz? Tu, Xardas. Nie, że ty mówisz. Oczywiście, wie wszystko lepiej. Będę się lepiej trzymać. Xardas, tu jest. Tylko nasz teraz na razie weźmiemy. Nie wiem, oczywiście. I musimy przynieść Purokarowi właśnie od Xardasa jakiś dowód na to, że on ma dobre intencje i można mu zaufać, jeśli chodzi o właśnie ten rytuał przywrócenia mocy temu oku. Hej! Więc Xardasie, najpierw od początku. Przeszukałem nieznaną część wyspy. Z jakim rezultatem? Wszystko wydaje się obracać wokół potężnego artefaktu znanego jako Szpon Beliara. Szpon Beliara? Gdzie on jest? Masz go przy sobie? Owszem. To bardzo ciekawe. Ta broń może się nam bardzo przydać. Jest jednak niezwykle niebezpieczna. Zachowaj ostrożność i pod żadnym pozorem jej nie zgub. Okej. Oko Inosa zostało zniszczone. Jak to możliwe? Zniszczone? Znalazłem je w północnych lasach. Niestety udało mi się odzyskać tylko kawałki. To była nasza jedyna szansa na pokonanie tych smoków. Wszystko stracone. Co teraz? To straszliwy cios. Nieprędko się po nim podniesiemy. Muszę przemyśleć całą sprawę w spokoju. W międzyczasie powinieneś udać się do miasta i porozmawiać z magiem wody imieniem Vatras. Co nie powiesz? Może on będzie wiedział, co wypada czynić dalej. Vatras przysłał mnie do ciebie. To dobrze. Co ci powiedział? Wspomniał coś o rytuale odwrócenia, który należy odprawić w Słonecznym Kręgu. Ten stary myga. Chyba wiem, co planuje. Przybywasz, by przekazać mi jego zaproszenie? Na to wygląda. Kiedy wyruszysz? Bezzwłocznie. Ty musisz jeszcze wypełnić swoje zadania. Potem znów się spotkamy. Ej. Chwila, ty. To jest problem. Purokar nie chce się stawić na spotkanie. Domaga się dowodu, że można ci zaufać. Czyżby... Purokar, tak. To ciekawe. Ten stary cap zaczyna mnie irytować. Ale chyba mam tu coś, co może go przekonać.
Opuszczając zakon magów ognia, zabrałem ze sobą kilka drobiazgów. Nie chcę, by oddział paladynów i magów przetrząsnął moją wieżę i znalazł te rzeczy. Dlatego ukryłem je w bezpiecznym miejscu, w którym magowie nigdy nie będą ich szukać. Gdzie dokładnie? Część z nich leży zamknięta w skrzyni na farmie Sekoba. Ufasz temu Sekobowi? Nie, ale można go kupić, a wtedy nie zadaje niewygodnych pytań. Poza tym skrzynia jest zamknięta. Oto klucz. Znajdziesz tam między innymi pewną starą księgę. Gdy Pyrokar ją zobaczy, będzie wiedział, że to prezent ode mnie. Ja już nie będę miał z niej pożytku, więc przynajmniej tobie na coś się przyda. Nie wiem, czemu on tak strasznie uważa, że jeżeli skrzynia jest zamknięta na klucz, to jest jakoś strasznie bezpieczna. Ja nie wiem, rozwalenie skrzyni chyba nie jest jakoś zbytnio trudne. Znaczy, nie wiem, porządnie walnąć czymś mocnym czy coś i tyle. Okej, ja sobie sprawdzę jedną rzecz tylko. Czy mogę zrobić z tym szponem Beliara coś? Siema Beliarze, co u ciebie słychać? Może przynieść mi. Stworzenie strażnika, królisz energii korzeń. Sobie mogę wybrać zaklęcie, tak? Dobrze, że wiem, co mam wybrać. Kradzież energii w stronie strażnika. What the fuck? Nie wiem. Ej, to ja sobie może po kolei pójdę. Najpierw trzeba Beliara, co to mi daje. Mogę wszystkie. A mogę wszystkie, fajne. Nie mam już miecza, tak? Nie mam, ale mam tu jakieś nowe runy. Co mi tu mamy? Korzeń. Korzeń, potem mamy... A nie, to mogę zamienić, tak? Okej, okay. Rozumiem. Myślałem, że wszystkie... O, no wiecie co. Dobra, to sprawdzimy sobie. Czy jest ktoś chętny sprawdzenie sobie, jak działa to? Witam cię i pozdrawiam. Zobaczmy, jak to działa. Fred, będziesz królikiem doświadczalnym, wybacz. Dobra, i tak sobie będę po kolei to sprawdzał, jak to działa. Przy okazji wiem, możecie zobaczyć, jak te czary działają. A, to jest taka zwykła bryła lodu, tak? Coś w tym stylu. Zbiera półmany. Zobaczymy, jak długo trwa stun tego czegoś. Czas trwania 20 sekund, bryła lodu 19, tylko daje jakieś wrażenie, detekowane 40 do 50, słabe, idziemy dalej. Zobaczmy sobie kradzież energii. Strażnika. Stworzenie strażnika. To nie stworzenie. Zaraz zobaczę na chwilę. Tak, teraz czytam w grę, więc te mikstury nie mają jakiegoś większego znaczenia, ile ich zużyję. No przy okazji, że właśnie tak jak mówiłem, zobaczyć jak to działa. A, to jest tylko kamienny strażnik. Nie wiem, jak on jest mocny. Porównanie do szkieletu. Dobra, a Shaobeliara? Czy jak to tam się zwało? Shaobeliara. Fuck. W sumie to ten Shaobeliara najfajniej brzmi. Fajne. Dobra, wezmę sobie ten. Dobra.
No więc macie takie jakby przedstawienie, jak wygląda to wszystko, co tutaj ma Beliren do zaoferowania w zamian za szpon Beliera. Ja sobie wezmę ten szał cały. Wydaje mi się, że to jest najbardziej przydatne zaklęcie w tym momencie. I weźmiemy sobie ten szał. I ustawimy sobie go zamiast... Nie wiem, zamiast leczenia na przykład. Dobra, a więc co teraz mieliśmy robić? Na farmę Sekoba, tak? Od razu sobie sprawdzimy na... co tam się znajduje, bo oczywiście nie pójdziemy sobie tam od razu i nie weźmiemy sobie tej książki ze skrzyni, bo to by było za proste. Będziemy musieli się trochę namęczyć. I będziemy musieli się przyjść do tej farmy. Ona jest dosyć blisko, więc... Chciałem dalej kontynuować to, co mówiłem o tym moim gotiku, ale myślę, że... Znaczy o tym moim gotiku, o tym, jak zaczęła się moja cała przygoda z gotikiem, ale myślę, że to jest za blisko, żeby zaczynać taką dosyć dłuższą rozmowę. Nie wiem, rozmowę, nie. No moją taką opowieść, no powiem to tak, no nie mam innego pomysłu, jak to nazwać. No. Siema. Idź sobie. Jesteś wart tak mało, że to aż smutno. Patrz co za cham się wpieprzył normalnie na... Chodź tu. Dobrze. Myślałem, że trochę słuchawki poprawić. A, to ci co... pamiętam. To ci co zginęli od tego strażnika tutaj, kiedy ornamenty zdobywałem. To było ciekawe. Dobra, siema panowie. Oczywiście macie jakiś problem, prawda? No bo jakby inaczej... Dokąd więc się udajemy? Jesteś tutaj zarządcą? Jeżeli chcesz spacerować po mojej ziemi, musisz zapłacić 5 złotych monet, albo dostaniesz niezły wycisk. Gościu, jestem zajęty ratowaniem świata, nie mam... Nie chcę się z tobą kłócić. Zapomnij o tym. Nic ode mnie nie dostaniesz. Nie obchodzi mnie, że jesteś magiem. I tak musisz zapłacić. Zrozumiano? No to chodź i spróbuj. No cóż... Boże ty, no weź ty się szanuj. No i patrz, co ty w ogóle prezentujesz swoją postawą? Boże, masz na ciebie mikstury wydać. Widzisz co robisz? Naprawdę, ty. O Boże, ten mnie zabije zaraz. Człowieku, jestem zajęty tutaj. Chodź tu. Chuj, ty fryzy. Chyba zginiesz jak poprzedni. Nie obchodzi mnie, czy... Miałem go zabijać, znaczy nie miałem go zabijać, wiem o tym, ale mnie kurde ham zdenerwował. I tu się właśnie kurde kończy zadzieranie z magiem, tak? Właśnie. Zapamiętaj to sobie raz, a dobrze. Dziękuję. Ech, normalnie ludzie. Dobra, a więc gdzie tu jest Sekop? Tutaj. I dostaniemy od niego questa, więc sobie z nim pogadamy. Czy coś się stało? Musisz mi pomóc. Ludzie w czarnych szatach włamali się do mojego domu. Musisz mi pomóc, magu. Ci ludzie mówili, że czegoś szukają, ale nie w moim domu. Proszę, pomóż mi. Spraw, by stąd odeszli. Tak, fajnie. Jak zawsze. Dobra, czas mi się skończył, ale spróbuję może się z nimi pobawić jednak jeszcze w tym odcinku, zobaczymy co się stanie. Chrzani mnie to, że ten Bronko zginął, dobrze mu to. Gdzie ja mam ten skill? Ty! Ej, panowie! Panowie, czekajcie, no zaraz, no chwila, no.
Boże, jakie to niecierpliwe. Poczekajcie chwilę. Zgubiłem skill gdzieś, gdzie on jest? Jest na śródemce, Boże. Daleko, daleko. Co wam to robi? Mniej niż powinno. Okej. Wracamy do... rutyny. No coś, normalnie ja nie mogę. Zawsze muszę zgubić ten... I jeszcze jeden, i jeszcze raz. La 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 ta ta ta. Nie wiem co śpiewam, ale tak sobie nucę, no bo mogę, no. I tam ta 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 ta. I ja tu zrobiłem wszystko co tam było. Nie, no nie się tam żyłem. Ty ty ty. It's a beautiful life, oh oh. It's a beautiful life, oh oh. It's a beautiful life. O. Okej, okay. Myślę, że mamy problem z głowy. Tak nie myślę. I mam nadzieję. Bo mieć nadzieję to dużo. To dużo, tak. To miało dużo sensu. Tak samo jak nadzieja. A czy w środku wszyscy są martwi? A. Okej. Okay. To ja może się tak prześpię, zanim co wszystko się skończy. O, przyda się mana, przyda się życie. Dużo rzeczy się przydaje w dzisiejszym świecie w ogóle. Uratujmy tą skrzynię z Koba. Te wszystkie pierdoły, które Xardos tam chciał, miał. I które, ich, tą książkę, którą mamy dać Prokarowi. No ale zaraz skończę odcinek, tylko powiem Sokobowi, że sprawa z tymi poszukiwaczami jest załatwiona. Twój dom jest pusty. Ludzie w czarnych kapturach odeszli. Dziękuję ci, panie magu. Gdyby nie potężni kapłani, bylibyśmy zgubieni. Teraz powiedz, kiedy ostatni raz byłeś w kościele, ty. Nie tak szybko, przyjacielu. Interesuje mnie tylko jedna kwestia. Czego czarne kaptury szukały w twoim domu? Nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie, o czcigodny magu. Może ma to związek... Z czym? Wybacz, wiele lat temu przysiągłem, że nie powiem. Nie mogę złamać danego słowa. Mogę jedynie dać ci odrobinę złota. I prosić, byś mnie oszczędził. W takim razie dawaj. Śpieszę mi się. Proszę. Dziękuję. Bardzo. W ogóle. No dobra. Mamy to, co chciał Prokar. Wszystko jest prawie gotowe już do tego rytuału. Odnowy mocy Okainosa, jak to potężnie i mistycznie zaśmiało. Ale na razie sobie tutaj skończę odcinek gdzieś. Tutaj sobie zapiszę. I żegnam się z wami, trzymajcie się. Na razie.